Wakacyjne poniedziałki po 10:00 sprawdzamy dalsze losy bohaterów programu Państwo w Państwie. Nie zawsze są to historie zakończone happy endem. Często są to historie, którymi reporterzy Państwa w Państwie zajmują się kilkukrotnie. Tak jest w przypadku Piotra Mikołajczyka, mężczyzny upośledzonego umysłowo, który w kolejnej instancji sądu został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo. Przyjechali po morderce. Piotka zabrali. A co zrobił tym Piotrek? A to powiedziała milicja, że tam coś zginęło, że to... Ale go przywiedzą i wszystko. Jeszcze my mówiliśmy się, jak powiedzieli, to będzie prawda, nie? A tu przyszedł wieczór, Piotka nie ma i do dzisiejszego dnia Piotka nie ma. Został oskarżony o podwójne morderstwo. Na podstawie? Samooskarżenia. Mu dokuczali, bili wodą loli. To jak chcieli, tak gadą, grądze mu nie dokuczali. I łowili, zrobili kozła, barana i dobra. Biła cię policja? Tak. A oni dyktowali ci zdania, które masz mówić? Tak. I co ci kazali powiedzieć?